Do tej pory zmywarkę wykorzystywałam tylko do mycia naczyń. Jednak pewnego razu natknęłam się w internecie na dość intrygujące zdjęcie. Zmywarka wypełniona klockami Lego? Pomyślałam, że to genialne. Zaczęłam szukać dalej i znalazłam jeszcze kilka rzeczy, które można umyć w zmywarce. 1. Czapki z daszkiem. Jeśli chcesz mieć pewność, że czapka nie straci swojego kształtu, umyj ją w zmywarce. Zamiast chemicznych detergentów, wlej do niej ocet. 2. Kalosze. Pamiętaj, by temperatura była jak najniższa. W zmywarce możesz umyć gumowe sandały, kalosze i trampki. 3. Klucze. Ten sposób wypróbowałam od razu, gdy tylko go znalazłam. Nigdy wcześniej nie pomyślałam o tym, że klucze są tak bardzo brudne i pełne zarazków. Wystarczy powiesić je na wystających prętach w zmywarce. Odradzam mycia ich z innymi naczyniami i brudnymi kubkami. 4. Seks z zabawki. Od razu mówię, to na zdjęciu to nie jest moja kolekcja. Chociaż przyznam, że pomysł jest bardzo dobry, bo skoro dbamy o czystość zabawek naszych dzieci, to dlaczego by nie zadbać też o higienę tych dla dorosłych? 5. Strój do ćwiczeń. Twój facet lub dzieci często przynoszą do domu cuchnące stroje sportowe? Natychmiast wrzuć je do zmywarki. Najlepiej od razu z parującymi jeszcze butami. Dzięki temu nie będziesz musiała specjalnie nastawiać pralki, a dom nie będzie pachnieć jak męska szatnia. 6. Rączka od prysznica. Szorowanie rączki od prysznica może być irytujące. Jednak plamy od mydła i kamień myją się zdecydowanie łatwiej w zmywarce. Wystarczy raz na jakiś czas odkręcić rączkę od prysznica i wrzucić ją do zmywarki. Oszczędzisz sobie sporo szorowania. 7. Szczotki do włosów. Zanim umyjesz je w ten sposób, sprawdź, czy nie są one z naturalnego włosia. Gorąca woda może je zniszczyć. Wszystkie inne szczotki dadzą sobie radę. Umycie ich w zmywarce nie tylko zmyje brud, ale także zabije większość bakterii i zarazków, które znajdują się na ich powierzchni. 8. Plastikowe osłonki od włączników. Na to na 100% bym już nie wpadła. W internecie jednak jest sporo porad, jak łatwo umyć włączniki światła. A dokładnie chodzi tutaj o ich osłonki. Codziennie dotykamy ich parę razy i jest na nich mnóstwo zarazków, które warto wygrzać w zmywarce. Myślę, że sama przetestuję ten trik. A ty? Trzymaj z dala od zmywarki swojego pupila, no chyba, że ma symbol, można myć w zmywarce. Jak podobał Ci się ten filmik? Daj znać w komentarzach i nie zapominaj o subskrypcji naszego kanału.